Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ten biszkop, który żeśmy upiekli, jeśli ktoś jeszcze nie widział jak, to w pierwszy komentarz będzie się odnosił link do tego właśnie biszkopta, jak żeśmy piekli. Powiem Wam, że wyszedł bardzo fajny, duży. Jeżeli mi się on udał, to Wam też się na pewno uda. I co nam będzie potrzebne, bo będę robić krem na bazie kawy, kawowy. Biszkopt będę nasączać likierem wiśniowym, także będzie to tort typowo dla osób dorosłych. Gdybyście chcieli dla dzieci, to wiadomo, bo do przystrojenia będę używać brzoskwiń z puszki, także gdybyście chcieli dla dzieci tort, to nie likierem, tylko nasączamy tym sokiem takim, co były zalane brzoskwinie, a zamiast kawy do śmietanki zużyjecie po prostu dwie łyżki kakao. I teraz tak, od czego zaczniemy? Pierw zacznę od tego, że rozpuszczę sobie żelatynę, bo żelatyna będzie musiała nam ostygnąć. Tutaj mam 9 gram żelatyny. O, 9 gram żelatyny i ja rozpuszczę żelatynę, dam po prostu troszeczkę gorącej, przygotowanej wody. Ile? Tak z 5 łyżek. O, zaraz Wam pokażę. I niech ona mi się rozpuszcza i niech się troszkę ochłodzi. Ja później wstawię, jak będzie za wolno, to ja, o, widzicie? No i ona musi mi się rozpuścić. To tak jak galaretka, ona się w końcu rozpuści. Także to odstawiam, będę później mieszać. O. Dobra. A my zaczynamy od nasączenia biszkoptu. Ja, tak jak mówiłam, ja mam likier wiśniowy. Bo będą go jadły ludzie dorośli. Wiśnie do kawy moim zdaniem bardzo dobrze pasują, także nasączamy alkoholem. No, biszkopty już nasączyłam, słuchajcie, także ja je odstawię i będziemy teraz robić krem. No i zaczynamy robić krem. 400 ml schłodzonej śmietanki, ja tutaj mam 330 ml 36, bo po prostu nie zauważyłam, że tam nie ma 400 całych i dolałam troszkę 30 do 400 ml. 250 ml serka mascarpone. Tutaj są rozpuszczone dwie łyżki kawy rozpuszczane, takie dwie czubate i po prostu wymieszane z wodą. To już jest prawie, no już mi ostygło. Jeszcze zaraz wsadzę do zimnej wody. Zanim akurat mi się będę ubijać śmietanę. O, tutaj mamy rozpuszczone 9 gram żelatyny. W ciepłej wodzie rozpuściłam, wymieszałam. Ona już prawie, o, ta żelatyna to już jest prawie zimna. I do tego około 5, zależy jak chcecie słodkie, ale około 4-5 łyżek cukru pudru. Także ja będę ubijać śmietankę, dodawać będę cukier puder i mascarpone. Dopiero na sam koniec wlejemy śmietankę i później dopiero żelatynę. Teraz dodamy cukier puder. Każdy dodaje tyle, ile lubi. Dobra. My nie lubimy zbyt słodkiego, więc... Ty,
teraz dodamy mascarpone 250 gram, tak? Czy tu jest? Tak, 250 gram. Ja podzielę na dwa razy. Teraz spróbujemy, czy dla mnie masa jest wystarczająco słodka. Gdyby nie była, po prostu możecie wziąć i sobie, jak to się nazywa, dosłodzić teraz jeszcze. Jeszcze troszkę i będziemy zaraz wlewać. Teraz jeszcze wezmę tak, żeby ta kawa wszystko wyleciała. I tutaj mam żelatynę. Żelatyna też już jest, no jest po prostu zimna. Nie wiem, czy powiedziałam, rozpuszczonej żelatyny było. Ja dałam 9 gram żelatyny i rozpuściłam w gorącej wodzie, poczekałam aż wystygnie. Dobra, jeszcze raz. No i krem do przystrojenia tortu mamy gotowy. No i będziemy teraz przystrajać tort nasz. Kremem. Dajemy tyle. Jakby krem Wam uważaliście, że jest za rzadki, to wsadźcie na chwilę do lodówki. Przystrajać oczywiście każdy przystraja tak, jak po prostu chce. Można je przypaść czekoladą i podać owoce, naprawdę. Jak tylko sobie zażyczycie. Ja mam swój tort na desce od serów, która się kręci. Jest mi po prostu łatwiej. Dam pierw taką cienką warstwę, wsadzę go do lodówki, żeby ta cienka warstwa mi zastygła trochę i będę robić, obtaczać taką jakby drugą warstwę. A masy nie będę chować do lodówki, bo nie chcę, żeby mi jeszcze tak szybko ta masa zastygła. Chcę, żeby mi szybciej zastygła ta na torcie. C
chcę Wam pokazać jeszcze jeden patent. Gdyby się okazało, że coś z biszkoptem, żeście po prostu go źle ukroili i tort przechylał Wam się na jedną stronę, to zanim jak nałożyliście tą pierwszą warstwę tego kremu, wbijcie sobie aż do samego końca wykałaczki. W ten sposób, 3, 4. I teraz tort, jak żeście już go ustawili prosto, jak wstawicie go do lodówki, on Wam po prostu nie zjedzie. A jak masa już zastygnie, to tym bardziej Wam nie zjedzie. Będziecie mieli prościusieńki, także taka moja rada. O. Ja zaraz tą pierwszą warstwą wstawię do lodówki, chociaż na chwilę. Nie ma, moja lodówka tak mrozi, że wystarczy na chwilę. A tą masę zostawiam sobie tu w ciepłym, żeby ona mi nie zastygła tak szybko. Bo zaraz będziemy drugą warstwę kłaść. No, 20 minut minęło i już zaczęło, krem zaczął w lodówce już zastygać. Najlepiej, żeby on był, wiadomo, na całą noc, bo to jest tort i jest dość wysoki. I teraz kładę drugą warstwę. O. Drugą warstwę i będziemy wyrównywać. Tak, stroić, tak jak każdy tam sobie chce. O. Tak. No, mój torcik trafia teraz do lodówki. Ja go przejechałam z każdej strony taką łopatką, z takimi ząbkami. Postoi trochę w lodówce, żeby masa zastygła i będziemy dekorować. Wiadomo jest jedno, że jeżeli u Was w domu jest gorąco, dajcie trochę więcej żelatyny niż 9 gram. I też dajcie więcej żelatyny wtedy, kiedy jest lato, jest ciepło. Tyle zostało mi tej masy. Ona już zaczyna zastygać mi tutaj nawet. Ale myślę, że jak macie dzieci albo sami jesteście łasuchami, to ona się nie zmarnuje. Słuchajcie, mój torcik już zastygł i teraz będę go dekorować. I tak jak mówiłam, będę go dekorować brzoskwinkami pociętymi, truskawkami. Mam pisak taki, pisaki takie, także można kupić. Mam troszkę takiej czekolady. O! To różne, naprawdę różne można pokupować. Teraz niedrogo. Taki jakiś maczek też czekoladowy. I jak przystroję torta, bo to troszkę zajmie, więc nie będę, bo każdy może sobie inaczej przystroić. I jak przystroję, to będą zdjęcia. Można sobie zrobić stop klatkę wtedy i popatrzeć, jak to zrobiłam. Także ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia, jak się torcik podobał, który upiekłam na mojego męża urodziny. Powiem Wam, że 2 kilo to tak do 2 kilo na pewno waży. Także proszę o łapkę w górę. Zresztą wiecie co? Zważymy, co zobaczymy, ile on faktycznie waży. A jeszcze jak damy owoce, przystroimy i już będę mogła wiedzieć, ile za takiego torta bym musiała zapłacić. No, dobrze mówiłam, 1,5 kilo. 1,5 kilo. Do owoców damy, to będzie tak gdzieś 1,60 kg. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. I jeżeli mi on się udał, to Wam tak samo. Mówię, najlepiej właśnie, żeby on postał z tą masą przez całą noc, bo masa była dość rzadka, dlatego, dlaczego? Dlatego, że ja po prostu nie robię tego szybko, nie mam wprawy w tortach i wiedziałam, że jeżeli dam za dużo żelatyny, masa mi się zacznie bardzo szybko tężeć i ja nie, po prostu nie mam takiej wprawy i nie zdążyłabym po prostu go ładnie wyrównać tak jak chciałam. Ale za to on musi po prostu dłużej postać w lodówce, żeby masa stężała. Także łapka w górę, jak się podobało. Do zobaczenia. Pa, pa!